Witajcie, ja mam na imię Bartek i też będę mówił o wideo, ale trochę w innym kontekście. Przede wszystkim przyjechałem do Was z Poznania, żeby przekazać Wam dwie rzeczy. Po pierwsze zaprezentuję Wam projekt, który moim zdaniem ma szansę drastycznie naprawić problem beznadziejnej jakości edukacji zawodowej, która w tym momencie jest nam serwowana przez tak zwany tradycyjny system edukacji. A po drugie trochę pofilosofujemy a propos jakby ogólnego poglądu na to, co się dzieje w systemie edukacji, ponieważ dużo rozmawiamy o narzędziach, ale chciałbym co nieco przekazać też a propos takiej bardziej filozoficznej sfery. Prawdopodobnie nikt z Was mnie nie zna, więc dwie informacje o mnie. Po pierwsze, jestem współwłaścicielem poznańskiego studia filmowego Filmpoint i zajmujemy się różnego rodzaju produkcją wideo. Natomiast poza tym jestem prawdopodobnie, znaczy lubię tak o sobie myśleć, jako o największym hejterze i największym loversie, największym hejterze tak zwanego tradycyjnego systemu edukacji, a największym loversie self-learningu i samodzielnego zdobywania wiedzy. A propos tego ogólnego punktu widzenia, chciałbym Wam opowiedzieć historię. Otóż dawno, dawno temu za górami, za lasami był sobie koń. Koń, dobre zwierzę, przez wiele tysięcy lat pomagał ludziom w transporcie, pomagał ludziom na roli, pomagał ludziom w pracy. Natomiast niestety po jakimś czasie coś się zaczęło zmieniać, świat zaczął przyspieszać i ludziom przestał wystarczać. W tym momencie pojawiła się osoba, która stwierdziła, że tego konia wymyśli na nowo i wpadła na pomysł Forda T. Ludzie zamienili stodoły na garaże, biedne konie poszły w odstawkę, zmieniły swoją rolę, swoje przeznaczenie. Ludzie pokochali nowe maszyny i tak powstał przemysł motoryzacyjny. Dlaczego o tym mówię? Otóż moim zdaniem jest to idealna analogia do tego, co w tym momencie dzieje się w systemie edukacji. Otóż moim zdaniem to, co mamy do czynienia, to mamy właśnie do czynienia w tym momencie z siadaniem po prostu z konia. System edukacji przez długi czas, przez kilkaset lat, z większym lub mniejszym skutkiem, jakoś tam przekazywał nam wiedzę zawodową, natomiast w ostatnim czasie widać, że ten system już nie daje sobie z tym rady i potrzebne są moim zdaniem alternatywy. Taką alternatywą jest między innymi uciekanie ludzi w szeroko pojęty self-learning, czyli pozyskiwanie wiedzy samodzielnie, w domu, w pracy i tak dalej, na podstawie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. To jest bardzo ważny slajd, na którym długo myślałem, ale muszę przyznać, że on nie jest w 100% mojego autorstwa, ponieważ zerżnąłem tutaj część od prezentacji Davida Willeya. To jest jakby slajd, który przedstawia całą problematykę, moim zdaniem, systemu edukacji dlatego jakby to, dlaczego w ogóle my się tym tematem zajmujemy, dlaczego on jest tak istotny. Otóż system edukacji przez wiele miesięcy, przez wiele lat właściwie, wiele wieków miał monopol na cztery sfery. Na sferę kontentową, na sferę wsparcia, na sferę ocen oraz w sferze towarzystwa. Natomiast to, co się dzieje ostatnio w obliczu po prostu technologii internetowych, to są pewnego rodzaju rysy na tym takim stabilnym, wielkim silosie. Najbardziej dostaje po głowie w tym momencie content, ponieważ szkoły już, można powiedzieć, contentowo odbiegają od tego, co można znaleźć w internecie. Co więcej, Bill Gates rok temu dokładnie powiedział, że w ciągu 4-5 lat najlepszy content będzie dostępny w internecie, a nie w szkołach. I tak naprawdę wszystko ku temu zmierza i nikt tego nie zatrzyma. Drugi filar to jest wsparcie, czyli różnego rodzaju możliwość rozmawiania z nauczycielami, dostawania nich bezpośrednio odpowiedzi. Tutaj także takie projekty jak Quora, czyli taka jakby wielki serwis question and answers, pomaga jakby w tym doskonale, można zadać pytanie i w ciągu kilku godzin dostać odpowiedź od eksperta w danej dziedzinie, prawdziwego eksperta w danym dziedzinie. Kwestia ocen, wiadomo, papier będzie zawsze ważny, natomiast są powoli dziedziny, w których ten papier jest zastępowany przez różnego rodzaju systemy internetowe, które testują nasze rzeczywiste umiejętności, takie jak systemy Codility.com, które testują na przykład umiejętności programistyczne i wystawiają nam ocenę na podstawie tego, co faktycznie umiemy i na podstawie tego, jaki kod piszemy, a nie na podstawie tego, jakie mamy oceny w indeksie. I kwestie jeszcze towarzyskie, czyli wiadomo, że kto nie poznał w szkole pierwszej miłości, wielkich przyjaciół. Cały czas ta kwestia będzie prawdopodobnie ostatnim bastionem, aczkolwiek też pojawiają się tutaj rysy w postaci tego, że prawdopodobnie niektórzy z nas więcej czasu spędzają na Facebooku i rozmawiając tam ze swoimi znajomymi, śledząc ich aktywność, niż w szkole. I to będzie się pogłębiać. Sam jestem ciekaw, czym Facebook będzie na przykład za 20 lat.
I podstawą tego wszystkiego i pod fundamentem, powodem tego, że ten system pęka, jest to, że moim zdaniem jest to po prostu system, w którym nikomu na niczym nie zależy. Albo inaczej, stosunek ludzi, którym zależy, w stosunku do tych, którym nie zależy, jest po prostu bardzo niewielki i bardzo mało ludzi tak naprawdę jest w stanie cokolwiek zrobić. W momencie, kiedy mamy 5 osób, którzy chcą coś zrobić, i 95 osób, które nie chcą coś zrobić, naprawdę ciężko tutaj mówić o jakichkolwiek zmianach. Więc to jest z mojego punktu widzenia jakby główny problem i to jest jednocześnie problem, którego moim zdaniem niestety nie da się zaradzić i nie mam żadnego pomysłu na to, jak to zmienić. Wolałbym zaproponować tutaj po prostu jakieś alternatywy. Natomiast mógłbym tutaj wymieniać długo problemy edukacji, ale stwierdziłem, że po prostu zadam to pytanie Google'owi, co myśli o szkole i co myśli o nauczycielu. I niestety Google zaproponował mi wczoraj o 3 w nocy takie właśnie propozycje i ja proponuję to po prostu potraktować minutą ciszy. Więc wniosek mój jest taki, nie budujmy szybszych koni, tylko wymyślmy Fordy T, zastanówmy się, jak z tą piątką ze 100 osób po prostu stworzyć jakąś alternatywę, jakiś fajny, alternatywny, ciekawy system, jakieś alternatywne projekty, które nie mają żadnego związku z tradycyjnym systemem edukacji, ponieważ moim zdaniem niestety już tego nie da zmienić i nie ma on przyszłości. I to jest moja kontrowersyjna, powiedziałbym, mój kontrowersyjny wniosek. Czasami dostaję kuflem w głowę, mam nadzieję, że tym razem uda mi się przeżyć. I chciałbym wam pokazać mojego Forda T, który wymyśliłem i to, co jest ważne, to jest fakt, że ja nie jestem jeszcze przygotowany tak, żeby oficjalnie to zaprezentować, tylko po prostu wyciągnięto mnie jakby za rękaw z garażu, ale pokażę wam pewnego rodzaju projekt czy model biznesowy na firmę, która będzie zajmowała się czymś takim jak wideolekcje. Chodzi o to, żeby zapraszać ekspertów w swoich dziedzinach i tworzyć z nimi po prostu wysokiej jakości wideolekcje, które mogą być sprzedawane w skali międzynarodowej. To jest jakby... To jest jakby prototyp, tutaj nie ma internetu, więc nie pokażę wam filmów, ale to jest jakby prototyp oprogramowania, które po prostu daje nam możliwość przeglądania wideolekcji, zobaczenia konkretnego tematu. Skupiamy się tutaj na wideolekcjach, które mają konkretny temat, takie chcemy produkować. Można obejrzeć wideo, które jest w tym momencie niedostępne. Można przeczytać różnego rodzaju materiały dodatkowe, komentarze i tak dalej. Część wideolekcji jest za darmo, a część wideolekcji jest za drobną opłatą, na zasadzie 3-kilku dolarów. Więc to jest system oparty na małych kwotach i to jest moja ulubiona funkcja, na którą pracowałem przez długi czas. Po prostu wystarczy kliknąć Polish i cały system zmienia się na język polski. Możemy bardzo szybko, bardzo prosto stworzyć każdy język na świecie i poprosić po prostu tłumacza, żeby przetłumaczył na materiał dodatkowy i dopisał napisy do filmów i mamy każdy język. System automatycznie rozbudowuje się, jeżeli chodzi o SEO. No jest to moim zdaniem świetne rozwiązanie. Więc tak to wygląda i nie chciałbym tutaj długo o tym rozmawiać, bo tutaj mam jakiś problem z prezentacją, ale to, co jest ważne, to są kwestie modelu biznesowego. Dlaczego to jest innowacja? Dlatego, że jakby nasz model zakłada, że nauczyciele przychodzą do nas i zajmują się tylko pracowaniem kontentu, scenariuszy, wszystkim innym my się zajmujemy. Dajemy każdemu nauczycielowi prowizję od sprzedaży, od blokowania. Każda lekcja, każde blokowanie dla ciebie prowizja. Mamy otwartość tematyczną. Żaden tego typu projekt na świecie póki co nie jest otwarty tematycznie, dlatego my jesteśmy open video learning. To nie jest związane, że jesteśmy free video learning, ale open jest dlatego, ponieważ jesteśmy otwarci na wszystkie tematy. Tłumaczenia i płacisz niską cenę za to, co potrzebujesz, tylko odblokowujesz tylko te lekcje, które potrzebujesz za cenę na poziomie 3-5 dolarów, czyli to jest niewielka kwota. I to, co jest ważne, cały kod tego jest open source, ja to oddaję na licencji BeerShare. Możecie sobie wejść na link, jeżeli umiecie Ruby on Rails albo macie kogoś, kto umie robić Ruby on Rails i nie chcecie do mnie przyłączać, ale mi zrobić konkurencję, to ściągnijcie to sobie, zainstalujcie sobie u siebie, zmieńcie logo i po prostu sprzedawajcie content, nie tylko na edukacyjny, jeżeli macie jakiś inny pomysł, to także możecie to zrobić, będziemy to cały czas rozwijać i rozwijamy to. Szykujemy się do startu gdzieś na poziomie listopada, takiego oficjalnego. I dziękuję i zapraszam. Jeżeli ktoś do mnie w ciągu 24 godzin napisze mail, dostanie 50 OVL kredytów, czyli o wartości 50 dolarów, bo jeden punkt, który służy do odblokowywania lekcji, na przykład lekcja kosztuje 3 punkty, czyli 3 dolary, to dostaniecie ode mnie doładowanie konta, jak ruszymy już po prostu z tym wszystkim, 50 dolarów każdy z was dostanie i dostaniecie dostęp do prototypu jutro. Możecie sobie sami przeklikać, bo nie byłem w stanie tutaj wszystkiego wam tak dokładnie pokazać ze względu na problemy z łącznością między moim Ubuntu a tym jakby projektorem. I to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę i... edustudio.pl. Wideo rozwiązania dla edukacji.